Okej, okay, jednak zrobiłem wszystko jak trzeba, tylko zderpiłem przy, że tak powiem, na ostatniej prostej. Twoje żelanie skoro ispolnice. Idi ka mnie. Idę. Nie tak, na takiej zasadzie, jak myślisz. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Masz jakieś granaty? Jeszcze jeden. Твое желание скоро исполнится. Иди. No, jesteśmy na miejscu. Jeszcze więcej monolitowców, super. Ale chociaż nie ma tu już tak intensywnego promieniowania. Wow. Co? A cholera, tam jest jeszcze kolej z ciałem Gaussa. Aż ty szlak! Co on kurde mu miał? Co to jest tak nad? Okej! Okay. Dawaj amunicję. Całą amunicję! Polujemy! Tylko najpierw sobie zupełnie HP. Jest tu, no to nawet... Nie, jeszcze tutaj żyje. Przykro. Okej, i teraz ty. Ach, nie mam już apteczek. Szlak by cię trafił. Może oni coś mają. Dobrze, że miałem trochę tej amunicji. Potrzebuję bardziej Co to było? Potrzebuję bardziej uważać. Skąd to światło dochodzi? Za ściany? Tak. Nie. Kurde, taka amunicja. Szlak by się trafił. A, też były to jakieś konserwy chociaż. Dobra. Odpuszczę sobie tutaj. Też pusto. Dobra, idziemy dalej. Ci goście tutaj musieli coś mieć. Przynajmniej taką nadzieję. Ups. Dobra, to mi się coś wydawało. Ten ma Tandera. Zbiera sobie amunicję, ten miał... O, wreszcie miał coś, co regeneruje HP. Aleluja. Okej, to już jestem trochę do przodu. Idziemy dalej.
Dobra, nie będę narzekał. I też nie będę narzekał. Niczego ciekawego. Dobra. Szybki zapis. Lecimy dalej. Całe szczęście, tylko czy tylko źle gdzieś po... Że tylko gdzieś źle polazłem. Bo musiałbym kawałek drogi robić od nowa. No to jakoś średnio mi się widzi. Dobra, chwilowo wrócę do tego, do Thundera. No chłopcy! Jak strzelnica! Dobra, lepiej mi. Możemy raz do standardowej, inaczej do bardziej standardowej broni. Zobaczmy, co ci kolesi przynajmniej mieli. Tak, 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 dziękuję. Idziemy dalej. Gdzieś tu jest jeszcze jeden frajer. Nie chcę go przegapić. Stanowo to nic nie ma. Był frajer trzech frajerów. No a to mi brzmiało jak SPSA. Albo Chaser, nie wiem. Nie oszczędzam amunicji, bo ma za mało HP, znaczy przeciwczegnącej HP, żeby móc sobie na to pozwolić. Tym bardziej, że ci goście noszą całkiem dużo amunicji przy sobie, więc... w sumie nawet mogę tego TRS-a... A nie, nie ma przepraszanej amunicji. A ten TRS? Tfu, TRS, co ja gadam. Thunder. O, od razu lepiej. Zagapiłem się. Masz! Przeżył. Tak, to ten TRS! Znaczy nie ten TRS, tylko ten Chaser! Już nie mam granatów. Okej, okay, to brzmiało bardziej przeładowanie SPS-a niż Chasera. No, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo kolejny koleś właśnie gryzie glebę. O, i ten miał SPS-a jak najbardziej. Ale wiesz, shootem to ty sobie możesz, wiesz co zrobić? Możesz go sobie zaaplikować. Jak? Pozostałem do twojej wyobraźni. Kolejny egzoszkielet. Tak, pozwól, że... się przebiorę. Czy to jest egzoszkielet? Tak, zwykły egzoszkielet, spoko. Czy może jakiś specjalny monolitowców, czy coś tam, nie wiem. No, dobra. Zero amunicji. Jesteś zerem! Dobra, idziemy dalej. Już tylko jeden został. No, trochę się nasiekałem, nie powiem. Żeby mnie zaskoczył, bo zrobi mi z tyłka wczesny jesień, średni wieczór i będę musiał zasuwać od nowa. Nie. Nie planuję tego powtarzać, ni cholery. No, dwóch, dobra, trzech. Może jeszcze będzie interesująco. A więcej regeneracji HP! Jestem znowu przeciążony, ale nie ma to najmniejszego znaczenia, bo i tak nie mogę biegać. Jeżeli tylko tyle, że nie mogę skakać. I to ci goście mi działa gosa.
A, jak miło. Dobra, a kto jest w lepszym stanie? To jest w gorszym. Jeszcze zobaczę, w jakim stanie stoi Aurosa. Nawet nie słucham. Okej, okay. Czas cię przeładować, przyjacielu. Możesz jeszcze się przydać. Teraz przeładuję ciebie. I wracamy do tego. A, jeszcze muszę tego się pozbyć. Przeszukajmy tych frajerów wszystkich. O, tak. Więcej amunicji do Gaussa i więcej organizacji HP. Wszystko, czego potrzebowałem. Okej, jeszcze raz zapis. I powolutku do przodu. Jest ich dalej aż 7. Będzie bipa. Okej. Powoli, spokojnie. Ale mi przyczał. To się ze mną przywitał. Nikogo tu nie ma. Siedziałem cicho, żeby raczej tylko słyszeć kroki, ale... O, są. Doczekałem się. Okej. Okay. Jednego mniej. Drugiego mniej. Trzeciego mniej. Czwartego mniej. No, ta eksterminacja idzie mi całkiem sprawnie. Dlatego podejrzewam, że w sporej mierze dlatego, że oni derpią po prostu. Kroki. Dobra, ale kolejni koledzy ułożeni do snu. Bardzo dobrze. Dobra, w sumie to mogę tak naprawdę wypieprzyć. Niech sobie tutaj zostanie. Ale ten gość mógł mieć też amunicję, jakby może być mi potrzebna. Właśnie, właśnie, właśnie! A, dobra, dawaj te bandaże. Okej, okay, jest całkiem nieźle, jest całkiem sprawnie, jest całkiem do... Co to tam niebieskiego? You have my attention. Gdzieś to jest jeszcze jeden przyjaciel. Nie chcę sobie się wyłączyć to? Weź mi latarkę. A! A, tu jest jakiś panel? Nie. Jak wyłączyć to ścierwo? Okej, okay, to sporo tłumaczy. Okej, zróbmy to szybko. Nie działa. Nieważne! Nie będę się pierdzielił. Uh-oh.
Uff. Robisz tutaj wesoło. Cieplusio. Dobrze, mam te nowe. Okay. I see you have many questions for me. Well, ask them, and then we can decide what to do with you. We are the result of an experiment aimed at creating a super consciousness called C consciousness. The consciousnesses of 7 volunteers were connected during the experiment, leading to the creation of the super consciousness that is us. We immediately subordinated those who were conducting the experiment and assigned them to tasks we needed them to carry out. According to our calculations, Earth is surrounded by a special informational field, the so-called noosphere. It includes all the inhabitants of the planet with cognitive abilities. Our main goal was to make small adjustments to the noosphere, allowing us to remove things like anger, cruelty, greed, and other negative factors from the planet. Individuals are unable to affect the noosphere, but see consciousness could. Unfortunately, we made a mistake, and our interference spawned the zone, which we have been trying to contain ever since. What you see is the result of ill-considered intervention in the Earth's noosphere. Attempts to affect the noosphere brought about a local crack. The zone is simply the visible manifestation of this crack. The underlying problem is far greater than you can imagine. You're a bolt that fell out of the machine. Unfortunately, that did not come to our attention for a long time. From the moment the zone was formed, many people have tried to get to its center, but we cannot let that happen. Humanity is not ready for the truth. That is why we recruited stalkers by promising them the fulfillment of their most coveted desires. Once recruited, they would be sent to protect the zone's secret. Stalker is a coded acronym, which we use to mark agents' program for particular missions. Your mission as our agent was to kill Strelok and his group. They got too close to finding out things they shouldn't know. We created a network of psi fields on the way to the zone center in order to recruit agents. You know one of these fields by the name of Brain Scorcher. When a stalker attempts to reach the zone center in order to fulfill some wish, we acquire control over his consciousness and program him to a specific mission. A mistake was made, and your mission was to kill yourself. The transports we use to send our marked agents into the zone. They infiltrate the stalker community and carry out our orders without realizing it. Unfortunately, more than half of stalkers die during transportation. The zone is very unstable. You are one of our agents sent to kill Strelok, and we're now trying to work out how we made that mistake. It was the best place. After the explosion in 1986, there were very few people left in this area, and we could work without fear of being found. Further, there were many powerful antennae here, which are extremely important for our cognitive optimization experiments. No, we had nothing to do with that. That depends on you. The zone is growing. We are trying to restrain its expansion. But humanity seems to be intent on hindering our work. Our resources are not limitless, and the bodies connected to C consciousness eventually die. If you join us, we can restrict the zone's growth. If you decide otherwise, we cannot make a credible prognosis of the outcome. Dobra, generalnie to im nie ufam. Generalnie to im nie ufam, ale... Czy tak? Obie wybory generalnie są, mam wrażenie, dobre, ale zrobimy tak.